Mam klucz na 60, to możemy lecieć? To tak w innym odcinku. To też byli. Ta Zeratul. Już? No, świnia na mnie szarżowała. Przyjąłem na klatę. Zaraz, świnia. Szefu, jak zwykle się opierdala. Na gotowe przychodzi. Ja? Jest. Tak, ty. O ty! Myślałem, że go przyjmę na klatę, a tu nie. No i co? Wypada lepsze rzeczy? Wypadają? Tu... Ja nie mogę oceniać jeszcze, bo nie mam jeszcze 85. Także ja się nie liczę w ocenie. Dzień dobry. Halo? No. Danke. Znaczy, guten Abend. Kurka, dank. Laskacza mi sprzedał, musicie to zobaczyć, bo nagrywam ten groszek. Że będzie plaskacza walnęło? No, autentycznie. Muszę zrobić z tego jakiegoś mima, albo co? Trislap. Trislap? Miałem cię z grubego konara. Zajebiście to wyglądało. Miałem się chyba napisać, ale nie dałem rady, bo mam... Jestem tak śpiący dzisiaj, że... I co, jak dostałeś od tego drzewa, to zapłonął ci konar? O kurwa. O kurwa, konar. Mike, chcesz jakoś w weekend Battlefielda zagrać? Możemy zagrać Battlefielda z chęcią. No to... Bo... Grałem Battlefielda, powiem ci, że tak ich łoiliśmy z Ryanem, że... Ten system jakiś jest. Ale ten system jest w Warzone, nie? To zrobili. Ja nie chcę Warzone. Ale nie, ale ten system w Warzone jest, nie? Że masz... No, ja nie strzelam w chłopa z 20 naboi, żeby zabić, mi ile magazynków brakuje, no. Nie? To niektórzy to muszą być tacy nobli, napierdalam. W głowę jak trafiam, to nie jest, muszę 3 głowy w asfalta strzelić, nie? Żeby zabić. Zagramy, bo dla odmiany trzeba zagrać coś nowego. A, można zagrać BF-a. Parę rundek można zagrać, to nie ma tego. Dla odmiany, bo zmieni te... Czachra na dole. Pozmieniali ten rozkład mapy, to jakoś się inaczej gra. Tylko są niezbalansowane te mapy, kompletnie. No i tylko ten system zjebany jest, co z Warzone. Jakby nie mogli zrobić balansu normalnego, dali nobom też przewagę taką sensowną. Od czego ja padam? Nie padaj, Hagu. Czy gadał kocioł Garkowi? Nie padaj. I ja nie padam, ja mam skilla trzeciego. To też pada. Do drzwi. Tak. Ja mam tego, to mój skill jest taki. Badanie? Badanie. Tak. To jest...
badanie, tak. Dobra, następnie teraz zamówię coś. Standardowo. Wyobraź sobie, Hagu, że wypłaty nie dostanę w tym miesiącu, nie? Wypłaty nie dostanę. Dlaczego? Moje szefowstwo nie ma kurwa kasy, bo pojechali sobie na wycieczkę na 3 dni, nie? Ja jeszcze poczekam. Mam na umowę na prostu, mam do 5, już poczekam, bo ja nic nie zrobię, bo mam 5, no. A do kiedy masz płatność? Do 5 właśnie mam, nie? No nie, no to dopiero 6 przyjdzie. No tak, no kurwa, no mam mieszkanie do końca miesiąca zapłacić, nie? I jeszcze mi kurwa krzesło mam zapłacić, bo zamówiłem. I kurwa z dupy wyciągnę ten kasę, nie? Powiem Snyderowi, że mi przelał kasę, no bo to a kurwa widzisz, a mówiłem ci nawet, nie pracuj dla Polaków. Dzwonię dzisiaj po firmach, nie? Po tych, po faktury, po tam saldach pozamykać, nie? Z 3 lat. Kurwa, ludzie, no, dzwoni, mówią, że no, czy nie mogą, mogę dogadać z nimi, ode mnie, nie? Z tymi, z właścicielami tej firmy. No nie idzie się dogadać, nie? Nie płacą kompletnie. Najpierw nie płacili, a teraz ja dzwonię i się pytam o faktury, nie? No, twoje szefostwo to jest, to są typowi oszuści. Nie, to jest... Tak. Firma Krzak. Dokładnie tak jest. Spokojnie jeszcze popracuję do tego, do końca wakacji i tak spierdolę. Muszę się bliżej Berlina się przeprowadzać i tak spierdolę. Nikt nie ma pochodzenia wcześniej. Praktykanty też puszczą wcześniej. Taka ta praca tak, która sobie chodzi. No tak jak ja zawsze powtarzam, nie to, żebym był rasistą, ale większość tych białych ludzi właśnie za takie rzeczy bym wyjebał. No ja mam problem. Oni mają problem z samym sobą. Mi się wydaje. Jak nie szanem ludzi, to tak, tak będzie, no. Co poradzić? Czytałem od rana w fakturach i normalnie zasypię. No to, że mogę sobie potem już normalnie szukać, nie? W Niemczech. Że pracowałem w niemieckiej, nie? Niby. No, no to mogę. O to chodzi, głównie. I potem już będzie mi to łatwiej. Bo na to, co w Polsce pracowałem, to nie patrzę. A tak zawsze coś. Zobaczymy, do końca wakacji, bo i tak teraz jeszcze popracuję ten miesiąc, w lipcu, w sierpniu idę na urlop 2 tygodnie, no i potem zobaczymy. O, coś nowego dodali do BF-a. Nowa mapa będzie. O to, Hegu, jutro wyśle mi to krzesło nowe, nie? A ty go jeszcze nie masz? Nie, no to był preorder, dopiero od 30 będę wysyłać. Dwa dni, czyli... No, ale z tego co widzę, no to kurde, jest elegancko, będzie wygodne. No, wykonanie może być różne, nie? No, ale mi chodzi, żeby siedzieć i się nie męczyć. No, ale zdjęcia wyślij, nie? No, zobaczymy.